Czy widzieliście, że niektórzy uważają Minecrafta za grę horrorową? Dla mnie to jest absolutna bzdura, więc postanowiłem troszeczkę tą grę podkręcić. I zagramy na hardkorze, na bardzo strasznej paczce. Tańsze gry? Więc zapraszam cię na G2A, pierwszy link w opisie. Dobra, więc świat się już kreuje. Siema, z tej strony Cyber, słuchajcie. A to, jak wspomniałem, jest Fear the Night. Czekajcie, muszę sprawdzić, że to się tak nazywa. Fear Nightfall, tak. Dobrze zapamiętałem nazwę paczki. Ja bym sobie tak może wyciszył telefon, tak żeby podczas nagrania mi nie przeszkadzał. Ja generalnie powiem, że z horrorami jest mi nie za pan brat, więc... Okej, okay. Mamy więc, słuchajcie, questbooka. To jest pocieszające. Okej, okay. Mamy dłuższe dni z tego, co jestem w stanie przeczytać. Mamy łóżka, okej. Okay. Łóżka, na których i tak prawdopodobnie spać nie będziemy mogli. Podgłaśniamy sobie rozgryweczkę. Po prostu na maksa pod niektórymi. Tak, żeby mieć lepsze doznania z rozgrywki, tak? Generalnie wiem, słuchajcie, że to jest jedna z dwóch wiodących paczek Horror Minecraft. Obecnie From the Fog jest chyba popularniejsza od niej. Aczkolwiek to jest... druga alternatywa, okej. Okay. What? Czemu on się nagle... Dobra, może ja z nim nie będę walczył, bo moje sanity obrywa w tym momencie. Zamiast tego zrobiłbym sobie może podstawowe narzędzie jakieś, ewentualnie naklepałbym mu, słuchajcie, jak zrobię sobie już faktycznie jakiś mieczyk. Szczególnie, że z tego co widzę, zdrowie psychiczne nam obrywa. I to jest chyba zwykły szkielet, prawda? Jak rozumiem, będę miał, słuchajcie, problemy później ze zdrowiem psychicznym pod takim kontentem, że tutaj mogą zacząć się różne dziwne rzeczy zacząć dziać. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie wiem, kurczę blade. Nie zawiadamiałem się szczególnie w tej paczce specjalnie, żeby razem z wami, słuchajcie, móc ją obgrać w pełni z doświadczeniem. Także co, strzopiemy sobie jeszcze jedno drzewo. Muszę pamiętać, że to będzie strasznie głośne, jak ono się zniszczy. Jakby się ktoś pytał, to shadery są wbudowane od razu w tą paczkę, więc to nie jest tak, że ja je dobrałem czy coś takiego. Za to widzę, że mam lekkie lagi kamerki, więc będę musiał nad tym podziałać. Może póki co, słuchajcie, na pierwszy film przykryję sobie twarz, żeby nie było widać tego aż tak bardzo. No ale co mogę powiedzieć? Swoją drogą, jeśli chcielibyście drugi materiał z tej serii, no to dajcie mi znać. To myślę, że z tego hardkora polecimy sobie jakoś materiałami, powiedzmy. To będzie zboże, to może nam się przydać, szczerze, więc ja bym sobie pozbierał. Dobra, ja się absolutnie boję tych świniaków w tej chwili, nie? Ja wiedząc, że jakieś mogą nie mieć twarzy. Okej, ty masz twarz. Dobrze wiedzieć. Generalnie można by powiedzieć, słuchajcie, że wracam ze snu zimowego troszeczkę. Ja się nie będę wgłębiał dzisiaj na materiale, powiedzmy, co się dzieje, co się będzie działo, jak się będzie działo. Do tego będą streamy, na które serdecznie was zapraszam, na których możecie zadać pytanie i dowiedzieć się, powiedzmy, wszystkiego na temat. Ja chcę powiedzieć na pewno jedną ważną rzecz, że będę chciał, słuchajcie, od razu, w momencie, kiedy nagrywam... Co to był za dźwięk? Oczywiście, jeśli uda mi się przetrwać, powiedzmy, ten pierwszy dzień... O, owce mnie atakują! Także dobrze wiedzieć, owiec nie atakujemy już dzisiaj. Dobra, inaczej mówiąc, walka ze świniami to nie jest dobry pomysł póki co raczej. Nie wiem tylko, czy to są jakieś zwykłe świnie, czy jakieś specjalne, kurcze blade. Po drugie, czemu to są ścięte drzewa? Absolutnie, powiem wam, nie wiem. Mówię, starałem się jak najmniej informacji wiedzieć o tej paczce, jeśli chodzi o sam gameplay. Wiem jedynie, że no będziemy tutaj straszeni, będziemy tutaj atakowani i będziemy tutaj nawiedzani przez różne moby. Łącznie chyba z Herobrine'em, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, wiem co jedno, na pewno nie będę robił w tej chwili. Nie będę zaczepiał świniaków. Nie chcę zaczepiać świniaków, ale mamy tu farmę, z której myślę, że możemy skorzystać. I tam jest jakiś dom. Dobra, mamy kurde krowy. Mamy też tłuszcz zwierzęcy. Dobrze wiedzieć. O, jest pani wiedźma. Fok! Dobra, szybko sobie z nią poradziłem. Tu mamy szkieleta, z którym raczej nie będę chciał walczyć. Dobra, wełna i tak nie przyda, jeśli mam łóżko jedno. A i tak pewnie spać nie będę mógł, nie? Dobra, zaczyna się robić nieprzyjemnie. Szybko może sobie zjemy ziemniaczka, może mi się lepiej zrobi. A, bo ja jeszcze jestem zatruty, tak? Jeszcze 9 sekund. I zamknę za sobą najlepiej te drzwi, bo nie chciałbym mieć nieproszonych gości w nocy. Dobra, i ważna sprawa. Ja bym sobie zrobił jednak, słuchajcie, jakieś podstawowe żarcie, bo jedzenie tego nieprzepalonego wszystkiego nie będzie za dobre dla nas. Nie będzie za dobre. Myślę, że za długo by trwała regeneracja, więc bierzemy teraz sobie piecyk, bierzemy sobie... Dobra, na kozaku jest, kurde, lebele, mamy, słuchajcie, w tej chwili...
jeszcze całkiem sporo czasu, a w tym momencie i tak już mam jedzenie, więc myślę, że my będziemy szli dalej, tylko bym zebrał sobie co mogę. Ogniska oczywiście nie zbiorę, ale będę mógł przy okazji skraftować kolejne dzięki temu, co mam. I teraz tak, co ja jeszcze biorę sobie z chatki wiedźmy? Na pewno wziąłbym sobie kowadło, bo to jest fajna rzecz na później. Podstawowa zasada hardkora. W tym momencie musimy zdobywać jak najwięcej pożywienia, żeby móc się zamknąć w jednym miejscu. Dobra, myślę, że możemy szczerze mówiąc tutaj wbić. Nie będę, kurczę, blade jakoś się bał. Swoją drogą, nie widzę żadnych pillagerów. Czemu ich tu nie ma? Okej. Okay. Kusza, o! A to fajne znalezisko. Mamy tutaj też inne ciekawe rzeczy. To wezmę, może się przydać. Czy to jest... Okej, okay, to jest grób z tego, co widzę. Czy ja tu mogę coś... O, słyszę cię. Ha! Tak, kilofem na pewno. Dobra, pięknie, ty leżysz. Muszę uważać, bo się będziecie tutaj respić, prawda, w okolicy. Ja bym wziął sobie bone meal na przyszłość i gunpowder. Dobra, którędy do najbliższej wioski? Chciałbym się w pobliżu villagerów gdzieś tutaj. 700 bloków. Okej. Okay. Panie, to miało być 600 kratek, a nie dużo więcej. Gdzie ta wioska? Jest i ona. Dobra, mamy pierwszą chatkę villagera. Dzień dobry. Chleb można pokraść, dobrze, dobrze wiedzieć. Drewno można pokraść. Golem, czy ty byś mi mógł pomóc na przykład? Nie wiem, ty bronisz wioski czy coś? O, 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 bierz, 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 bierz! Pok. Dobra, nic przydatnego nie dropła. Ja pierdyle, nie wiem, czy taka wioska w środku lasu to jest jakby dobry pomysł, nie? No ale dobra, na razie może rozbijemy swoje obozowisko w tym miejscu. I tak muszę, słuchajcie, poszykować sobie żarcie. I tak muszę, kurczę, blade, ściąć na pewno tutaj trochę tych drzew. Tak, żeby mieć drewna zapas na przyszłość. No nic innego nie wykombinuję na ten moment, nie? A tak przynajmniej będę mógł jakkolwiek, nie wiem, pokorzystać z tego, że jest tu golem. To jest chyba największy plus tej wioski, szczerze mówiąc. Ale jak to mówią, przezorny, zawsze ubezpieczony. A chyba lepiej mieć zrobione już schronienie jakieś na noc, niż później, słuchajcie, się obudzić nie wiadomo gdzie i szukać czegokolwiek na szybko, nie? Okej, zapasik drewna jest. Lekko otwarta przestrzeń, żeby mieć podgląd, co się dzieje dookoła. No chyba można zaliczyć, że jest. Okej, pająki będą mi wchodzić, ale to się nawet nie nastawiałem. Ale akurat na pająkach to mi nie przeszkadza, nie? Ogólnie bym powiedział, że jest przepięknie, kurde, w tej wiosce. Gdyby nie było tak strasznie. Dobra, zrobimy sobie nową siekierkę. Ja uważam, że pierwsze co... To tak jak powiedziałem przed chwilą, trzeba oczyścić troszeczkę teren z tych drzew. Bo jest tutaj za dużo drzew, jest za ciemno po prostu. Ja przez to nie widzę absolutnie nic. Dobra, drzewo numer kurde któreś zostało zniszczone, pięknie, ładnie. No i mi się podoba, zaczyna się tutaj robić, słuchajcie, bardziej wszechstronnie. I to jest dobry news, kurde, bo będę widział przy okazji, co się dzieje wokół chatki, którą będę tutaj stawiał. Myślę, że potrzebowałbym birchwood na pewno, bo skoro da się robić innego rodzaju deski i tak dalej, to z tego również się da na pewno robić drabinki birchowe. I w zasadzie... Żeby nie być pod gołym niebem po prostu, bo mam dziwne przeczucie, że w nocy będzie coś, co może mi wleźć, słuchajcie, przez dach! Oh damn. Ja pierdyle, te pająki są serio niebezpieczne, kurczę blade, jak on mi tutaj wlazł nawet nie wiem skąd. Dobra, przede wszystkim, trapdory. Ja potrzebuję, słuchajcie, mieć odcięcie, że tak powiem, od wejścia z jakiejkolwiek strony. Łącznie, kurde, z sufitem, więc robimy tak, cyk, cyk, cyk. I cyk. I teraz wszystko, co tu będzie wchodzić za moim pozwoleniem. Okej, to były głosy villagerów w środku. I co to jest, przepraszam, za komunikat? Ja pierdyle, jeszcze coś takiego od razu pierwszej nocy? Nie mogę. A chcę powiedzieć, że dzisiaj wyznaczyłem sobie kilka zadań, słuchajcie. Między innymi, po pierwsze przeżyć pierwszą noc, a po drugie chciałbym pójść dzisiaj do kopalni i nakopać jakieś podstawowe rzeczy. A trafiłem od razu na rajda. Co to ma być, kurde lebele? Ja nie wiem.
Dobra, muszę zrobić sobie jakieś awaryjne wyjście stąd. Kot! Nie wierzę! Czemu mnie kot zaatakował? Ja pierdyle, co tu się dzieje? Mam jakieś strzały? Mam jeszcze 7 strzał, dobra, odkładam to. Dobra. Pokonam was, kurde. Dobra, ostatni. Ok. Gdzie jesteś, kurde, cwaniaku? Chodź, 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 podejdź. Dobra, pierwsza faza rajda pokonana. Ja pierdyle, jakie to jest głośne wszystko. Dobra, chowam się do środka. Ha! Fuck. Idą? Tak, idą. Dobra, zrobię was wszystkich bez większego problemu. Blood summoned something run. Oh no, no, no. Co to oznacza, ten komunikat? Tego to ja nie wiem. Oh fuck. Co to ma być? Dobra. Chyba jest bezpiecznie póki co. O, 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 o! Zaczniecie się bić między sobą. Co to jest? Dobra, słuchajcie, generalnie chciałbym żywszym komentarzem trochę was raczyć, ale... pojawił się tu jakiś dziwny stwór. Dobra, nieważne, słuchajcie. Najważniejsze jest to, że prawie skończyliśmy rajda. Jedzenia by mi się przydało więcej przygotować. Także wrzucam od razu krowy, słuchajcie, na ruszt. Jedno, czego na pewno potrzebuję, jest to tarcza. Kurde, bez tarczy to ja tutaj ciula robię w tej chwili. Chyba jest spokojnie. Chyba se... poszło wszystko. Dobra, nie wiem, co mam z tym fantem zrobić w tej chwili. Jakaś muzyka zaczęła mi straszna grać. Ja nie wiem, co się dzieje. Pytanie, mogę iść spać? Mogę iść spać! Wstał dzień? Nie, dalej jest noc. Ravenger! Oh fuck! Dobra, ostatni potwór z rajdu to jest. Dawaj, dawaj, kurde! Rozwalę cię. Czemu tylko nie ma golema w pobliżu? Miałbym szansę, kurde, zdobyć totem. Dobra. O! Chciałem powiedzieć, wyjdźmy zobaczyć, co tu się dzieje. O, fuck. No tak, przez to mnie możecie bić. Dobra. Jeden koszmar rozwalony. Dobra, mamy świeży mieczyk. Grave Metal Axe. Ooo! To jest fajny dropik w takim razie. Dostaliśmy żelazną siekierkę. Ha, ha! Nie, 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 pół serca! Ja bardzo...